Długo o to prosiliście i w końcu jest 10 faktów na temat Minecrafta. Miejsce 10. Twórca Minecrafta znany jako Notch przelicytował Beyoncé i Jay-Z kupując willę w Hollywood. Luksusowa nieruchomość kosztowała go 70 milionów dolarów. Był to dotychczas najdroższy dom w Hollywood. Miejsce 9. Zliczając różne edycje Minecraft sprzedał się w ponad 60 milionach egzemplarzy, co czyni go jedną z absolutnie najlepiej sprzedających się gier w historii. Miejsce 8. Inna gra Persona, Scrolls, była przedmiotem zmagań sądowych z twórcami gry Elder Scrolls, czyli tymi od Morrowinda i Skyrima. Person wyzwał swych oponentów na partyjkę w Quake'a 3, by rozstrzygnąć spór. Ja mógłbym kogoś wyzwać na Heroesów 3. Miejsce 7. Jedną z postaci występujących w Minecrafcie jest Enderman, humanoidalna, agresywna istota przypominająca ducha. Wydawane przezeń dźwięki składają się ze słów hi, hello oraz what's up, puszczonych od tyłu. Miejsce 6. Deweloper Minecrafta Mojang i firma UN miała swego czasu projekt nazwany Block by Block. Zakładał on wykorzystanie grających w grę młodych ludzi do praktycznego projektowania przestrzeni miejskiej. Miejsce 5. Microsoft kupił Minecrafta i studio Mojang odpowiedzialne za jego stworzenie za okrągłą sumkę 2,5 miliarda dolarów. Niedawno Microsoft zaprezentował HoloLens, czyli specjalne gogle pozwalające wyświetlać hologramy. Jednym z przykładów był m.in. Minecraft. Miejsce 4. Minecraft korzysta z algorytmów pozwalających na losowe generowanie terenu gry w czasie rzeczywistym. Szacuje się, że świat gry ma około 64 tysiące km średnicy. To więcej niż planeta Neptun. Miejsce 3. By zainteresować dzieciaki geografią, Dania odtworzyła cały swój kraj w skali 1:1 w Minecrafcie. Mapa zajmowała około terabajta danych. Niestety trolle wbiły się na serwer i powysadzały budynki. Miejsce 2. Najsłynniejszą postacią Minecrafta jest Creeper, przerażający, eksplodujący potwór. Jest to tak naprawdę nieudany model świni z pierwotnej wersji gry. I miejsce 1. W Minecrafcie ludzie potrafią całymi dniami tworzyć modele o ogromnej skali. Do najbardziej spektakularnych kreacji należą King's Landing, kopalnie Mori oraz składający się z ponad 5 milionów bloków model statku Galactica. A wy co ostatnio wybudowaliście? Piszcie w komentarzach, czy gracie w Minecrafta. Poza tym koniecznie sprawdźcie mój kanał z grami, gameplayami i recenzjami. Kliknijcie tutaj albo tutaj. No i to by było na tyle. Piona!